Witam serdecznie. Z tej strony Mirosław Zanent. Pora najwyższa na ósmy z kolei odcinek kursu obiektowego C. Dziś stworzymy w bilderze całkiem użyteczny program, również nieco większy niż ostatnio, a będzie to nasz własny notatnik, czyli edytor tekstu, za pomocą którego będziemy w stanie szybko i wygodnie wyedytować dokumenty TXT. Będziemy sobie mogli nawet potem podmienić tego domyślnego, systemowego notpada na nasz własny. A przy okazji nauczymy się naprawdę sporo, jeżeli chodzi o używanie komponentów biblioteki VCL. Uczyć się będziemy po prostu przez praktykę, bo to daje najwięcej doświadczenia. Oczywiście po kilku odcinkach zauważymy, jak wiele się nauczyliśmy i na początku ogrom możliwości może nieco przerażać, zdaję sobie z tego sprawę, ale spokojnie, ważne, że się rozwijamy, że wychodzimy ze swojej własnej strefy komfortu. No to co, nie traćmy czasu, weźmy się do pracy, a mamy dziś sporo do zrobienia. Pierwszą rzeczą po uruchomieniu buildera będzie zapisanie całego projektu w jakimś folderze na dysku, takim, który nie znajduje się wewnątrz program Files. No to dajmy file, save project as, stworzę sobie folder na pulpicie o nazwie notatnik YouTube i tam zapiszę unit 1, i potem cały projekt. Zacznijmy od ustawienia podpisu na belce tytułowej. Pamiętamy, że będzie to właściwość caption i ja ustawię sobie nazwę notatnik YouTube. W porządku, no to czym najpierw się zajmiemy chcąc stworzyć własnego notepada? No przede wszystkim gdy zajrzymy do tego domyślnego notatnika dla Windows to widzimy, że program ten zawiera menu główne z przeróżnymi opcjami i najpierw spróbujmy takie menu główne wykonać w naszej aplikacji. Wstawmy sobie komponent z zakładki standard, który nosi nazwę main menu i znajduje się o tutaj w tym miejscu. Klik, klik, wstawiamy to na formę, ale naszym oczom zamiast menu głównego ukazuje się taki oto kwadracik. O co tutaj chodzi? No, jest to tylko taka symboliczna ikonka, ona jest widoczna tylko w trybie projektowania i po prostu pozwala nam ona otworzyć projektanta, kreatora menu. Wystarczy, że klikniemy dwa razy na tą ikonkę i przechodzimy do tworzenia menu głównego. To jest właśnie edytor. No, podświetlona jest pierwsza opcja w menu i oczywiście wstawimy tutaj menu o nazwie plik. Czyli we właściwości Caption wpisuję sobie po prostu plik i naciskam Enter. O, pierwsza opcja gotowa. Widać też, że odblokowały się jakby sąsiednie pola menu, które tak samo za chwilę sobie zapełnimy. Ale najpierw jeszcze mała uwaga. Otóż w programach Windowsowych, w ich menu mamy do czynienia z tak zwanymi gorącymi literkami. Czyli na przykład, będąc w notatniku, naciskam sobie lewy Alt i klawisz z literą P na klawiaturze, a to powoduje wyświetlenie menu plik, czyli P jest tutaj gorącą literką. Po co nam jest taki mechanizm? Ano, przyda się w przypadku, gdybyśmy nie mieli myszki, prawda? Co prawda, dziś to rzadko spotykana sprawa, tym bardziej, że mamy touchpady i ekrany dotykowe, ale jednak mimo wszystko ten mechanizm powinniśmy też zaimplementować w naszej aplikacji. Żeby uczynić literkę P gorącą literką, wystarczy tuż przed nią wstawić symbol end, czyli shift plus 7. Czyli ta literka, przed którą stoi znak end, będzie gorącym znakiem aktywatorem tego submenu. Oczywiście teraz literkę P mamy już zajętą i trzeba zwrócić uwagę, żeby każde submenu miało inną tą literkę przypisaną, prawda? No to wstawmy sobie jeszcze pierwszą opcję w menu plik, niech to będzie end i potem nowy, plik nowy. Ok, teraz już mamy co rozwinąć w menu plik, sprawdźmy czy to w ogóle działa, F9. Widzimy menu jest wyświetlane i dajmy sobie lewy Alt plus P, proszę bardzo działa jak należy. Gdy wrócimy do trybu projektowania, to widzimy, że także tutaj menu nam się bezproblemowo dodało na formę. No to super, pora zaprojektować całe to menu główne. Jakie następne opcje dodamy sobie tutaj? No, ja proponuję otwórz, zapisz, no i zapisz jako. Ale zanim to, to wstawimy sobie tak zwany separator. Co to jest separator? Przejdźmy na chwilę do notatnika. Separator to jest taka pozioma linia pomiędzy opcjami w menu. Jak takie coś wykonać w builderze? Bardzo prosto. Zamiast opcji menu, wpiszemy sobie po prostu myślnik i damy Enter. Widzimy elegancki separator. No to co? Weźmy się za pozostałe opcje. Niech to będzie najpierw opcja Otwórz. Za każdym razem używamy właściwości Caption, prawda? Potem będziemy mieli opcję Zapisz. No i niewątpliwie przyda się też opcja Zapisz jako. Ok, co jeszcze przyda się w menu plik? Drukowanie póki co pominiemy, bo to dopiero pierwszy odcinek. Odłóżmy to sobie na później. Zróbmy za to kolejny separator myślnikiem i dodajmy jeszcze opcję zakończ, tak żeby można było stąd wygodnie zamknąć program. To dokończmy sobie całe menu jakie planujemy mieć w naszym notatniku. Druga kolumna, edycja. No i zrobimy sobie obsługę schowka, czyli będzie wytnij. I damy sobie za cztery spacje i napiszemy, że to ctrl plus x, prawda? Potem edycja kopiuj, skrótem będzie po czterech spacjach ctrl-c, no i edycja wklej, czyli znane wszystkim doskonale ctrl-v. W porządku, trzecie submenu będzie miało opcję format i tu podobnie jak w Windowsowym notatniku przyda nam się zawijanie wierszy i zmiana czcionki, tak żeby można było nieco dostosować program do indywidualnych preferencji użytkownika. No to format. Poniżej będzie zawijanie wierszy i na samym końcu czcionka, prawda? Proponuję dodać także ostatnie menu o nazwie Pomoc. I tutaj dajemy sobie opcję Informacje. Ale to nie będzie taka zwykła opcja, tylko stworzymy sobie w tym miejscu Submenu. Klikamy więc prawym przyciskiem myszy i wybieramy Create Submenu. O, widzimy, pojawia się taka charakterystyczna strzałeczka i mamy rozwijaną nową boczną sekcję. Czasami widać coś takiego w programach, więc chciałem to pokazać. A tu umieścimy dwie rzeczy w tym submenu. Po pierwsze, okienko z informacjami o programie. Niech to się nazywa o programie. A po drugie, umieścimy tutaj linka do strony internetowej. Myślę, że fajnie będzie wiedzieć, jak sprawić, żeby nasz program otworzył przeglądarkę internetową z wpisanym od razu adresem strony www. Ja tu wpiszę na przykład: Zapraszam na bloga. Super, w zasadzie gotowe. Brakuje w tym menu tylko jeszcze jednej rzeczy: skrótów klawiaturowych do tych najczęstszych operacji z sekcji plik, bo te skróty z menu edycja, czyli Ctrl X, Ctrl C i Ctrl V, będą nam działały automatycznie, ale już na przykład Ctrl N, czyli taki powiedzmy skrót dla plik nowy, nie zadziała z automatu. Ja pokażę za kilka chwil, jak zrobić skrót klawiaturowy Ctrl S, czyli do zapisywania. Dopiszmy sobie tutaj w caption dla tego elementu kilka spacji i właśnie skrót Ctrl plus S. Ja pokażę Państwu jeden skrót. Ale pozostałe będzie można zrobić komfortowo dokładnie tą samą metodą. Ale to za chwilę. Wrócimy do tego później, bo póki co nie mamy w ogóle w naszym programie żadnego pola tekstowego i wypadałoby się tym teraz zająć. Zamknijmy edytora menu. Zawsze można do niego przecież wrócić, klikając dwa razy na tym symbolicznym kwadraciku, na tej ikonce tutaj. I teraz pozostało nam wrzucić na nasze okno pole tekstowe. Zwróćmy uwagę, że generalnie notatnik ma w sobie po prostu pole, które przechowuje, powiedzielibyśmy, nagi tekst. Czyli innymi słowy, nie ma tutaj żadnego formatowania, żadnych pogrubień, pochyleń, kolorów. Nie, to jest edytor nieprzechowujący informacji o formatowaniu czcionki, bo zresztą format TXT nie pozwala na zapis żadnych informacji o formatowaniu tekstu, prawda? Takie pole tekstowe, którego poszukujemy do notatnika, znajdziemy również na zakładce standard. Nazywa się memo. Czemu tak? No zapewne dlatego, że po prostu pamięta nam tekst. Wstawmy to sobie na naszą formę. Domyślna nazwa tego pola to memo1, jak widać. No tego tekstu w środku tego pola chcielibyśmy się pozbyć, bo po uruchomieniu aplikacji wewnątrz tego pola znajduje się właśnie tekst memo1. Widzimy, pusty, dziewiczy, dopiero co odpalony notatnik nie powinien niczego takiego wyświetlać. Stąd mając zaznaczone pole memo, przejdźmy sobie do właściwości lines. No lines, czyli linie tekstu. Od razu można łatwo to zapamiętać. I klikamy sobie te trzy kropki, żeby przejść do edytora zawartości tego pola. No i skasujemy wszystko, bo chcę, żeby po odpaleniu programu pole było puste. Zatwierdzamy wciskając OK. Ja proponuję zmienić także nazwę tego pola na coś łatwiejszego. Przejdźmy do właściwości name i nazwijmy to pole na przykład treść. No polskich znaków nie dam, bo to jest nazwa obiektu w kodzie. W nazwie nie może być polskich ogonków. Będzie nam troszkę przyjemniej kodować używając nazwy treść aniżeli memo1. No, to teraz intuicją wielu osób jest rozciągnąć to pole tekstowe na całą powierzchnię okna. No, coś takiego. I niby wszystko jest w porządku po uruchomieniu, ale jest mały problem, bo ktoś może zrobić tak. I widzimy, że nasze pole nadal ma ten sam wymiar, a notatnik Windows zachowa się tutaj inaczej. Rozmiar pola dostosuje się do rozmiaru okna. Jak to zrobić, żeby okno samo układało się na całej dostępnej przestrzeni? No, wróćmy do trybu projektowania. Zamiast ustawiać na sztywno height czy width tego elementu, czy pisać jakiś kod skalujący, możemy posłużyć się właściwością align tego elementu memo. Align to z angielskiego ułożenie, wyrównanie. I jak ustawimy sobie tutaj al client, to pole memo zajmie całą przestrzeń kliencką, czyli po prostu cały dostępny obszar tego okna. Obszar kliencki w sensie, że nie włączamy w to menu głównego ani tych krawędzi tutaj ani belki tytułowej. Sprawdźmy to na F9. Tak jest, tak się powinien zachować lasowy edytor tekstu. Na koniec jeszcze przejdźmy do właściwości font i ustawmy sobie jakąś domyślną czcionkę, na coś większego niż jest teraz. Ok, dobra, to weźmy się za okodowanie pierwszej opcji w menu. Zaczniemy sobie może od plik otwórz. Tylko jak wejść w zdarzenie on klik tego elementu? No, wystarczy go kliknąć w trybie projektowania, mamy już odpowiedź na pytanie, dlaczego menu jest widoczne w trybie projektowania. Mam otwarte odpowiednie zdarzenie OnClick teraz. Oczywiście z notatnika Windowsowego wiemy, że po wybraniu plik otwórz powinno nam się otworzyć standardowe okienko otwarcia pliku. Zwracamy teraz uwagę na jedną rzecz, która być może wcześniej nam umknęła, bo w zasadzie to w każdym okienkowym programie w Windowsie to okno otwierania pliku jest dokładnie takie samo. No, czasem są tu różne filtry, zależnie od tego, jakie rozszerzenie obsługuje dany program, albo czasem mamy podgląd pliku graficznego, ale w zasadzie to okno otwarcia jest w systemie ustandaryzowane. W każdej jednej aplikacji wygląda ono w zasadzie tak samo. I autorzy Buildera też o tym wiedzą, i standardowe okna, tzw. Tak dialogu z użytkownikiem, znajdziemy na zakładce Dialogs. Czyli widzimy tutaj standardowe okna, gdzie następuje interakcja z użytkownikiem, czyli dialog z nim. Otwarcie pliku, zapisanie, otwarcie pliku graficznego, czyli będzie tam podgląd grafiki, prawda? Wybór czcionki, koloru, drukowanie, szukanie, zamienianie. No te wszystkie standardowe działania dające się wyróżnić w wielu, wielu aplikacjach tutaj znajdziemy. No to my chcemy skorzystać z otwarcia pliku. Komponent Open Dialog. Wstawiamy sobie go na formę. I widzimy, że ponownie, tak jak w przypadku menu głównego, dostajemy taką symboliczną ikonkę tutaj. Dwukrotne kliknięcie na nią pokaże nam, jak takie okno otwierania pliku wygląda. No, jest to rzeczywiście znane z Windows'a okno otwarcia pliku. Tylko, jak tego użyć w naszym programie? Jak to podpiąć do tego zdarzenia OnClick? Jak złapać nazwę pliku tekstowego, który tam wybierzemy i wczytać do naszego pola tekstowego memo? No, zróbmy to teraz. Po pierwsze, wpiszmy coś takiego. If Open Dialog 1. Zwróćmy uwagę na wielkość odpowiednich liter tutaj. Duże O, duże D. I potem dajemy wskaźnik, execute. I dajemy sobie klamry od tego ifa, prawda? Co to znaczy? No execute jest to metoda wywoływana dokładnie w momencie, gdy ktoś naciśnie otwórz w tym oknie wyboru pliku i to pod warunkiem, że wskazał albo zapisał rzeczywiście jakąś nazwę pliku, czyli że to pole nazwy plików w oknie otwierania nie jest puste. Czyli jeżeli tak się stanie, że ktoś wybrał już plik, to co pozostaje nam zrobić? No, poprać jego nazwę i wczytać zawartość tego pliku do naszego pola Memo o nazwie treść. Zatem treść, wskaźnik lines, no bo to są linie tekstu w tym polu, prawda? To już wiemy. I potem użyjemy gotowej metody load from file. Load from file, czyli wczytaj z pliku, prosta nazwa do zapamiętania. A w nawiasach trzeba nam podać nazwę pliku, który został wskazany w oknie otwarcia, w tym open dialogu. Oczywiście, na pewno jest taka właściwość w obiekcie OpenDialog1. No jest, nazywa się fileName, czyli nazwa pliku, fileName. Tam do tej właściwości trafi właśnie ścieżka do wskazanego w oknie pliku, czyli wpiszmy sobie tutaj OpenDialog1, fileName. Czyli reasumując, jeśli ktoś wybrał plik w oknie otwarcia, to my bierzemy ścieżkę na dysku do tego pliku i ładujemy zawartość tego pliku do linii pola Memo. Sprawdźmy, czy to zadziała. Plik otwórz, tutaj na pulpicie mam zapisany przykładowy plik tekstowy, wskażemy go tutaj, ciach i nasz notatnik potrafi już otwierać pliki txt. Ja bym tu jeszcze w tym Open Dialogu ustawił odpowiednie filtry otwieranych plików, bo my chcemy domyślnie otwierać najczęściej pliki z rozszerzeniem txt albo ewentualnie jakieś inne. Znajdujemy właściwość filter w tym Open Dialogu i klikamy sobie trzy kropeczki tutaj. Jesteśmy w oknie edycji filtrów i ustawimy sobie nazwę filtru. Zajrzyjmy do notatnika. O, to będzie się wyświetlało jako info tutaj na tej liście. Taki filtr sprawia też, że w środku tego okna program pokazuje jedynie pliki z rozszerzeniem txt i żadnych innych. Czyli w naszym programie wpiszę tutaj pliki tekstowe w nawiasie txt. A rzeczywisty filtr ma postać gwiazdka.txt, czyli tylko te pliki TXT, no i rzecz jasna foldery powinien nam pokazywać program w oknie otwierania. A drugi filtr ustawmy jako wszystkie pliki, no i akceptujemy dowolne rozszerzenie, czyli będzie gwiazdka.gwiazdka. .gwiazdka. Ok, przetestujmy działanie filtrów F9. Wejdę sobie tutaj może w folder C Windows. I widzimy program pokazuje jedynie pliki txt w tym oknie, co ułatwia nam życie przy poszukiwaniu danego pliku. Czyli filtrujemy dla użytkownika tą zawartość, ten content. A jak wybierzemy dowolny plik, to już zobaczę wszystkie pliki tutaj. Po to są właśnie filtry, prawda? Wszystko dla wygody użytkownika. No to otwieranie pliku mamy prawie gotowe. Dlaczego prawie? Bo jest jeszcze jeden mały problem. Otóż może zdarzyć się tak, że ktoś podanie właściwą nazwę podczas próby otwarcia pliku. Wówczas taka próba otwarcia pliku zakończy się błędem krytycznym. Czyli, na przykład, mam tutaj w oknie otwierania taki plik tekstowy, ale już nie ma na pulpicie pliku, na przykład takiego. I kiedy kliknę na otwórz, no to nastąpi błąd. Swoją drogą, jeśli kiedykolwiek podczas pracy z builderem napotkasz na błąd krytyczny, to możesz się troszkę zdziwić, bo klikam na OK, a program nadal jest uruchomiony. Builder pokazuje mi, że ten moment wygenerował wyjątek. Oczywiście mogę sobie przerwać program klikając na Ctrl F2. Jest to tak zwany program Reset. Zawsze mogę tak zrobić, jeśli program się gdzieś wysypał czy zawiesił. Ale równie dobrze mogę także w tej samej sytuacji ponownie nacisnąć sobie F9, żeby kontynuować wykonanie programu pomimo wystąpienia tego krytycznego wyjątku. Co ważne, to takie zatrzymanie występuje tylko podczas pracy w bilderze. Pozwólcie, że zlokalizuję nasz plik EXA na dysku. OK, jest tutaj. Uruchommy sobie go i kiedy dam tutaj plik otwórz i podam nazwę nieistniejącego pliku na pulpicie, to jedynie pojawi się ten drugi alert o błędzie. Nie nastąpi też oczywiście żadne krytyczne zatrzymanie programu i użytkownik oczywiście nie będzie musiał naciskać F9, a jedynie kliknąć tutaj OK. Mało tego, to takie niezbyt profesjonalnie wyglądające okienko możemy sobie tak naprawdę zamienić na własne, tylko zmodyfikujemy nieco kod naszego zdarzenia OnClick. Użyjemy sobie specjalnej instrukcji try, catch, czyli po polsku spróbuj wykonać, try, a jeśli nastąpi jakiś wyjątek krytyczny, to go złap. Mówimy catch i przejmij kontrolę nad tym, jak ma zareagować wtedy program. Czyli try, spróbuj. No i my oczywiście spróbujemy tutaj otworzyć plik. No i piszemy catch, w środku są trzy kropki, czyli oznacza to złap wszystkie wyjątki, i jeżeli się pojawiły, to napiszemy tak: show message. Czyli pokaż wiadomość, po prostu wyświetlone zostanie okienko, a treść tej wiadomości będzie następująca: błąd otwarcia pliku. Upewnij się, że plik istnieje na dysku. I teraz, w razie zaistnienia wyjątku w tej operacji otwierania pliku, program złapie catch ten wyjątek i jedynie pokaże takie okienko. Sprawdźmy, otwierając jakiś zmyślony plik na dysku. Builder zatrzyma nam jeszcze wykonanie programu i każe ponownie nacisnąć F9, ale oczywiście, jak wspominałem, w rzeczywistym pliku exe takie krytyczne wstrzymanie już nie nastąpi i jedynie zostanie pokazane przygotowane przez nas okienko. OK, myślę, że teraz otwieranie pliku możemy już uznać za gotowe. A skoro mamy otwieranie, to zróbmy teraz zapis pliku na dysk. Zapisywanie to również jest dialog z użytkownikiem, stąd przechodzę na zakładkę Dialogs i tym razem wybiorę dialog zapisu, czyli Save Dialog. Charakterystyczna ikonka zapisu z dyskietką, prawda? Podejrzyjmy sobie, jak to okno wygląda, kliknijmy dwa razy na tę wstawioną ikonkę. Jak widać, to również jest znane z Windowsa po prostu okno zapisu pliku. No to teraz kod źródłowy. Rozpoczniemy może od opcji plik, zapisz jako. Żeby zaoszczędzić sobie czasu, to skopiujmy zawartość zdarzenia dla otwierania pliku. Ctrl C i tutaj wkleję sobie to samo, czyli Ctrl V. No bo to będzie analogicznie, prawda? Czyli zamiast open dialog 1 będziemy teraz mieć save dialog 1. Czyli jeśli ktoś kliknął zapisz, to spróbuj, no spróbuj zapisać plik, czyli będzie lines. No i jak mieliśmy load from file, to teraz będzie już save to file, czyli zapisz do pliku, a nazwę tego pliku też uzyskamy z save dialoga pierwszego, a nie open dialoga. No i super. W razie zaistnienia wyjątku wyświetlimy informację Zapis zakończył się niepowodzeniem. W porządku. To jeszcze ustawmy filtry, czyli właściwość filter, te trzy kropeczki, plik tekstowy z rozszerzeniem txt, ok. No i dowolny plik gwiazdka kropka gwiazdka. I to wystarczy, proszę państwa. Powinniśmy już móc zapisać plik tekstowy txt na dysku. Sprawdźmy to. Naciśnijmy F9 pisze sobie tutaj jakiś tekst, na przykład co robi blondynka pod drzewem. Czeka na autograf kory. I teraz spróbujmy sobie tego suchego suchara zapisać na dysk. Plik zapisz jako. Na pulpicie stworzymy plik na przykład suchar.txt. I zobaczmy, jest plik, a po jego otwarciu widać, że zapis jak najbardziej działa. Jest tylko jeszcze jeden mały problem. Bo powiedzmy, że zmienię tekst w polu Memo na przykład na coś takiego. Jak się nazywa najlepsze warzywo? Best seller. I teraz po zmianie znowu wybierzemy plik zapisz jako. I teraz, jeśli wskażę w tym oknie już istniejący na dysku plik tekstowy, ten Suchar TXT, to system powinien w tym momencie zapytać nas, czy aby na pewno chcemy zamienić ten już istniejący plik na ten właśnie zapisywany nowy, a nasz program? Nie zapytał nas, od razu zamienił plik. Sprawdźmy sobie zawartość pliku. Widzimy, zawartość uległa podmiance, bez ostrzeżenia. No, generalnie tak tego zachowania się naszego notatnika nie możemy pozostawić, bo będzie to szalenie irytujące dla użytkownika i może on przez nieuwagę zastąpić jakiś ważny dla siebie plik. Tylko jak sprawić, żeby program zapytał nas w razie zamiany pliku? No, najpierw wróćmy do trybu projektowania. Zaznaczmy save dialoga. I teraz we właściwościach odnajdujemy dział Options. Rozwijamy sobie tę listę naciskając tutaj plusa. I ta opcja pytania o zamianę pliku nosi nazwę OF Override Prompt. Override, czyli nadpisanie pliku. No i prompt oznacza okienko z zapytaniem. Czyli łącznie Override Prompt wyświetli okienko z zapytaniem potwierdzenia zamiany pliku. Mamy tu wartość false, czyli w tej chwili nadpisanie następuje automatycznie. Okienko nie jest wyświetlane. My ustawimy sobie true i sprawdźmy, czy tym razem program nas uprzedzi o zamianie już istniejącego pliku. F9. Plik otwórz. Słuchar TXT. Musimy zmienić zawartość, żeby się przekonać. Co mówi ksiądz? Po ślubie, informatyka. Pobieranie ukończone. I spróbujmy zapisać. Ciach. Oho! Tym razem już program dał znać, że nastąpi zamiana pliku i że możemy w konsekwencji utracić jakieś dane. Czyli dokładnie tak jak chcieliśmy i dokładnie tak, jak być powinno. OK, mamy już opcję Zapisz jako, ale oczywiście ciągłe wskazywanie pliku zapisu bywa męczące, dlatego właśnie programy mają zazwyczaj jeszcze opcję Zapisz, a nie tylko Zapisz jako. Polega to na tym, że po otwarciu albo utworzeniu nowego pliku program pamięta jego nazwę i lokalizację na dysku i nie pyta za każdym razem, czy dokonać zamiany, po prostu zapisuje ten plik. Trzeba nam zrobić sobie zmienną, która przechowa nam nazwę otwartego lub nowo utworzonego zapisanego właśnie pliku. Przejdźmy na samą górę i tu pod linią T form wskaźnik form1 zapiszemy sobie ANSI string. ANSI string to jest nasz nowy ulepszony typ string, w cudzysłowie ulepszony, jaki będziemy stosować w builderze zamiast typu string. A potem będzie nazwa pliku, czyli to jest nasza zmienna. No i na początku po uruchomieniu zostawmy tę nazwę pliku jako pustą, czyli dwa cudzysłowia. Ok, teraz trzeba przechować w tym stringu nazwę otwartego w programie pliku. Czyli tam, gdzie otwieramy plik, o tutaj, zapiszemy sobie nazwa pliku równa się open dialog1 file name. Czyli po prostu zapisujemy tą nazwę pliku niejako na później, w zmiennej globalnej, czyli takiej widocznej w każdym wojdzie. No bo ta zmienna jest powyżej każdej innej funkcji, prawda? Więc będzie widziana przez wszystkie te funkcje poniżej. Tak samo zrobimy przy zapisie. Skopiujmy sobie tę linijkę i wklejmy ją także, kiedy zapiszamy plik, bo wtedy też znamy już jego położenie i nazwę. Oczywiście tu pobierzemy nazwę wskazaną w Save Dialogu, a nie w Open Dialogu. W porządku. Poczyniliśmy odpowiednie przygotowania, no to teraz okodujmy opcję plik, zapisz. Jeżeli, czyli if, nazwa pliku nie jest pusta, czyli jest różna od dwóch cudzysłowiów, i mówiąc najkrócej, Wiemy, co to za plik i gdzie zachować jego nową wersję. To treść lines, save to file i tu damy w środku rzecz jasna nazwa pliku, bo tam siedzi ta ścieżka. W przeciwnym wypadku, else, no musimy wtedy wskazać, gdzie zapisać plik. Czyli tak naprawdę wykonać to samo, co wewnątrz Wojda, który obsługiwał plik Zapisz jako. Czyli mógłbym tu wkleić ten kod ze zdarzenia plik Zapisz jako. Ale skoro to już siedzi w kodzie i to jest void, to nie muszę dublować tego kodu. Wystarczy przecież, że wywołam tutaj tę funkcję po jej nazwie. Mogę to wywołanie zrobić tak. Form 1, zapisz jako jeden klik, no bo tak się nazywa ten void, gdzie mamy obsługę zdarzenia onClick dla opcji zapisz jako. I w środku jeszcze musimy napisać main menu 1 Czyli po prostu jeśli nie znasz jeszcze nazwy pliku, to wywołaj funkcję onClick dla obiektu z menu głównego o tego voida tutaj. Unikam w ten sposób dublowania kodu, a w razie błędu to muszę ten błąd poprawić tylko w jednym miejscu. No w tym Wojdzie, prawda? Fantastyczna sprawa. No to przetestujmy. To jest program tuż po uruchomieniu. Nazwa pliku nie jest zdefiniowana w żaden sposób. Stąd kiedy wybiorę plik zapisz, to i tak zostanę przekierowany do zdarzenia plik zapisz jako. Super. Dokładnie tak chcemy, żeby się stało. A jeśli nazwa pliku będzie znana, bo na przykład otworzę sobie plik suchar.txt, dopiszę tu coś. To teraz ścieżka do pliku siedzi w zmiennej globalnej i gdy wybiorę plik zapisz, to po prostu nastąpi zapis w tym samym miejscu. Dopiero plik zapisz jako wywołuje okno wyboru lokalizacji, czyli jest dokładnie tak, jak chcieliśmy i jak to zawsze ma miejsce w Windowsie i do czego wszyscy użytkownicy są przyzwyczajeni. Inne zachowanie programu tylko by zirytowało ludzi. Trochę brakuje nam jeszcze opcji naciśnięcia skrótu klawiaturowego Ctrl S w celu zapisania, ale do tego niedługo przejdziemy. Najpierw zróbmy sobie jeszcze opcję plik nowy. No, jak się na tym zastanowimy, to po wybraniu opcji nowy powinien pojawić się po prostu świeży plik, czyli musimy wyczyścić pole memo. Chociaż nie, w sumie powinno się to odbyć tak. Notatnik powinien zapytać mnie, czy na pewno utworzyć nowy plik, żeby nie zmazać jakiegoś pliku, który już mam otwarty. I dopiero jeśli się zgodzę, to wtedy może wyczyścić dla mnie pole memo. Dodatkowo też powinien wyczyścić tą nazwę pliku zapamiętaną w programie, żebym nie zastąpił przypadkiem jakiegoś pliku już otwartego wcześniej. Zatem plan jest taki: wyświetlimy najpierw zapytanie, czy aby na pewno utworzyć nowy plik. Będzie to tak zwany Message Box, gdzie do wyboru będziemy mieli tak, nie oraz anuluj. No takie standardowe okno potwierdzenia znane z Windowsa. No i tylko jeśli ktoś wybierze tak, to wyczyścimy pole memo. No i ponieważ jest to nowy plik, to wyczyścimy też globalną zmienną nazwa pliku. Bo inaczej gdyby nacisnąć Ctrl S, to program zapisze nam nowy plik w miejsce uprzednio otwartego w tej samej lokalizacji, czyli utracilibyśmy dane. Tylko jak takie okno wyświetlić, tak nie anuluj. Jest to tak naprawdę bardzo proste. Podobnie jak przy Open czy Save Dialogu wpisujemy jakie linie mają się wykonać, kiedy ktoś już podejmie decyzję, czyli będzie IF, tylko że teraz wpisujemy sobie tutaj metodę application. Message Box. I teraz w nawiasie wpisujemy tekst, który znajdzie się na oknie. Czy na pewno utworzyć nowy plik. Przy okazji, jeśli macie kiedykolwiek problem z prowadzeniem literki C, czyli SI w edytorze, to najszybciej przygotować sobie poprawny tekst z ogonkiem w notatniku i przekleić tutaj. Bo czasem na przykład w przypadku literki eś Skrót prawy ALT plus S domyślnie w bilderze wywołuje na ekran okno call stack, więc nie bardzo mamy jak wprowadzić eś. No to najszybciej przekopiować co trzeba z notatnika. Ok, po przecinku podajemy tekst na belce tytułowej tego wyświetlanego okienka. Dajemy sobie na przykład potwierdź. I kolejny, trzeci argument to typ okna. My chcemy okienko typu tak, nie, anuluj. Stała nazywa się tak. MB, czyli message box, podkreślenie. Yes, no, cancel. No mówi samo za siebie. I chcemy też taką ikonkę pytajnika mieć na tym oknie, a to uzyskamy wpisując pionową kreskę, a następnie MB icon question. Gdybyście chcieli poznać wszystkie rodzaje message boxów i ikonek, to wpiszcie sobie w Google C++ builder message box i klikniemy sobie na pierwszy link z góry. Nieco poniżej widzimy wyjaśnienia, jakie stałe odpowiadają za jakie ikonki, a jeszcze niżej mamy kody przycisków, jakie mogą zostać wygenerowane. Widzimy, że kod stała przycisku YES nosi nazwę IDS. Yes. Jest to stała, czyli pisana cała wielkimi literami. Od razu można to w C się rozpoznać. No to nas interesuje sytuacja, kiedy ta funkcja application message box zwróci nam kod IDS, yes, czyli równa się, równa się IDS. Yes. Czytamy to tak. Jeśli w message boxie ktoś nacisnął tak, to wtedy, no i u nas, chcemy wyczyścić pole memo i nazwę pliku. Czyli będzie treść lines clear. Clear to jest metoda czyszcząca zawartość pola memo. Łatwa nazwa, myślę, do zapamiętania. I potem zmienna globalna nazwa pliku równa się dwa cudzysłowia, żeby przy próbie zapisu nie nadpisać czasem pliku uprzednio otwartego, którego ścieżka nadal się siedziałaby w tej zmiennej. Zwróćmy uwagę, że dla kodów Nie czy Cancel nie musimy reagować, po prostu nic się wtedy nie stanie. Ok, przetestujmy. Wpiszę cokolwiek i teraz dam plik nowy. Widzimy Message Box z zapytaniem tak nie anuluj. Wybranie nie albo cancel nie powoduje podjęcia żadnej akcji, ale już w tej samej sytuacji klik na tak spowoduje, że utworzony został nowy plik. Świetnie. No to co, może zobaczymy sobie teraz, jak obsłużyć skróty klawiaturowe, np. Ctrl S, żeby zapisać plik? Generalnie jest tak, że kilkoma skrótami nie musimy się w ogóle przejmować, bo działają z automatu. Tak jest ze skrótami Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl Z i Alt F4. Ale już Ctrl S czy Ctrl N musimy sobie sami okodować. Zacznijmy od Ctrl S, czyli standardowego skrótu do zapisu pliku. Zasadniczo jest tak, jeżeli w dowolnym momencie działania naszego programu ktoś naciśnie kombinację klawiszy Ctrl S, to my mamy wywołać zdarzenie Zapisz jeden klik, prawda? Tylko jak to osiągnąć? No, nie będzie to specjalnie trudne, bo dysponujemy zdarzeniem on-key-down naszego pola Memo. On-key-down to zdarzenie mówiące, co ma się stać, jeśli ktoś naciśnie daną kombinację klawiszy, no albo jeden klawisz. Idealne zdarzenie do obsługi jakiegokolwiek sterowania w programie. Mamy tutaj w tym zdarzeniu specjalną zmienną o nazwie key, która przechowuje wciśnięte klawisze. My jedynie musimy napisać if albo switcha, który obsłuży poszczególne klawisze. Tylko że w naszym przypadku dochodzi jeszcze przytrzymany klawisz control, prawda? Ale za to odpowiada specjalna właściwość z klasy T, shift state. No to kod będzie taki: if, jeżeli shift.contains ss control. Co to znaczy? To jest linia, która sprawdza właśnie, czy jest przytrzymany klawisz control, czyli SS CTRL, czyli SSCTRL. Jeśli tak jest, to potem sprawdzimy, czy aby nie stało się dodatkowo jeszcze tak, że key, czyli klawisz miał wartość małe S lub miał wartość duże S. I jeśli był przytrzymany CTRL oraz dodatkowo ktoś wcisnął także S, to wywołamy tutaj zdarzenie form1 zapisz1klik. A w środku nawiasów zapiszemy Main Menu 1, bo to jest on klik tego właśnie komponentu. Od tego momentu Ctrl plus S powinno działać. Sprawdźmy. No to Ctrl S. W porządku. Na zadanie domowe sprawdźcie także, aby działał skrót Ctrl plus N dla otwierania nowego pliku. Wystarczy po prostu w źródle dodać dodatkowe ife dla literki małej N no i dużego N i wywołać odpowiednie zdarzenie, które wywołuje się dla plik otwórz. To teraz weźmy się za opcję zakończenia programu, plik zakończ. I tu niby mamy prosty deal, bo po prostu chcemy zamknąć całą naszą aplikację. Niektóre osoby robią to linijką form 1, bo tak się nazywa nasza forma, close. Ale to nie zawsze jest dobry sposób, bo czasem program składa się z więcej niż jednego okna. Stąd ja polecam bardziej uniwersalny sposób. Zapiszemy sobie metodę application terminate. Jak to mówił Arnold Schwarzenegger, You've just been terminated. Także to na 100% zakończy cały proces w systemie. Sprawdźmy, czy zadziała. No to wybierzmy sobie plik, zakończ. No jak widać, działa. Natomiast trzeba by może jeszcze przed zamknięciem aplikacji zapytać, czy aby na pewno zamknąć program. No bo inaczej możemy znowu utracić wyniki naszej pracy. No to my już wiemy, jak wyświetlić zapytanie. Skopiujmy sobie funkcję MessageBox, którą stworzyliśmy przy okazji tworzenia nowego pliku. I wkleimy to sobie do zdarzenia onClick dla opcji zakończ. Zapiszemy sobie if application message box, czy na pewno zakończyć program. Potwierdź, to może zostać. Tym razem dajmy sobie może tylko MB Yes-No, bo interesują nas tylko ikonki Tak-Nie. I jeśli ktoś wybierze Tak, czyli ID yes, to wówczas nastąpi Application Terminate. Idealnie. Sprawdźmy. Plik zakończ. No, mamy okno z potwierdzeniem. Kliknięcie Nie nie zakończy całej aplikacji. Dopiero gdy potwierdzimy decyzję, to zamkniemy ten program. Wszystko działa jak należy, jeśli chodzi o zamykanie. Chociaż może nie do końca, bo nadal możemy natychmiastowo zamknąć program bez potwierdzenia, klikając na ikonkę zamykania w prawym górnym rogu, prawda? Albo możemy też zamknąć program naciskając skrót klawiaturowy ALT plus F4. Trzeba by temu też zaradzić, to znaczy również wyświetlić okno z potwierdzeniem. Dokonamy tego korzystając ze zdarzenia ON CLOSE dla okna Form 1. Przejdźmy do trybu projektowania i zaznaczmy sobie Form1 korzystając z drzewka projektu. O tutaj. I wybierzmy zdarzenie onClose. To zdarzenie, jak sama nazwa wskazuje, wywoływane jest w momencie zamykania, czyli close, okna, i to jest ostatnia szansa, kiedy możemy ten proces jeszcze zatrzymać. Skopiujmy znany nam z plik zakończ, message box. Wklejmy go sobie do zdarzenia form close. OK. I teraz trzeba to zrobić nieco inaczej, bo skoro zdarzenie on close zostało wywołane, to znaczy, że program jest właśnie zamykany. Zatem nie będziemy już używać application terminate tutaj. Tylko naszym celem jest powstrzymać zamykanie. Jeśli ktoś kliknie na nie, prawda? No to tu zmieńmy na równe, równe id no. No i jeśli ktoś dał nie, to powstrzymaj zamykanie instrukcją action równa się ca none, czyli nie podejmuj żadnej akcji. W tym przypadku akcji zamykania tego okna. Powinno zadziałać jak złoto. Sprawdźmy naciskając na F9. I teraz ikonka w prawym górnym rogu daj mnie. Widzimy, udało się powstrzymać to zamykanie. I podobnie mamy przy naciśnięciu systemowego skrótu Alt F4. Dopiero wybranie tak zamknie aplikację. No to teraz mamy już w naszym notatniku załatwioną sprawę ostrzegania przed zamknięciem. Czyli reasumując, działa już tworzenie nowego pliku. Działa odczyt, działa zapis, zapis jako, no i zamykanie wraz z ostrzeganiem użytkownika. Super, zobaczcie, ile już mamy, zaczyna to rzeczywiście przypominać notatnik. Wiem, że póki co dzieje się bardzo dużo i na pewno trochę się już gubisz, ale spokojnie, ten film nigdzie nie zniknie. Możesz sobie zawsze wrócić do tych trudniejszych momentów albo zrobić przerwę, jeśli potrzebujesz. Ja po prostu staram się pokazać jak najwięcej, bo tym razem uczymy się poprzez czystą praktykę. Najlepiej, jeśli oczywiście tworzysz ten program razem ze mną w Bilderze. Dobra, to wracajmy do roboty. Pora na menu edycja. Te pokazane tutaj skróty klawiszowe działają nam z automatu, ale ktoś przecież może chcieć skorzystać z menu głównego i tych opcji tutaj. Na szczęście, obsługa w schowku w Bilderze jest banalnie prosta. Zacznijmy od edycja wytnij. Co powinno się stać? No, zaznaczona zawartość pola memo, które nosi nazwę treść, powinna zostać wycięta do schowka. Zatem zapiszemy treść i użyjemy metody cut to clipboard, czyli wytnij do schowka. I to wystarczy. Analogicznie, zdarzenie on click dla edycja kopiuj. No, jak myślisz, jak się będzie nazywać metoda kopiująca zaznaczenie do schowka? Będzie to oczywiście copy to clipboard. No i jeszcze mamy edycja w Wklej W klej to jest po angielsku paste, więc będziemy mieli rzecz jasna paste tutaj. Ale już nie true, tylko from clipboard, prawda? Zgodnie z językiem angielskim. Czyli wklej ze schowka. I to chyba tyle, jeśli chodzi o menu edycja. Potestujmy chwilkę. Wytnijmy sobie coś takiego. Teraz wklejmy to. No, jak widać, działa. No i kopiowanie fragmentu. I teraz wklejenie go. No, słowem działa jak należy. Ok, no to teraz menu format. Pierwsza opcja w format to zawijanie wierszy. Wiadomo o co chodzi. Jeśli linia nie mieści się na ekranie, to tekst zostaje przeniesiony linię niżej. Automatycznie. Gdy zajrzymy do windowsowego notatnika, to zauważymy jeszcze jedną ciekawą rzecz. Otóż ta opcja zawijania wierszy sama niejako wskazuje, czy jest włączona. Tutaj dzięki tej ikonce widzimy. Jak takie pokazywanie aktywności włączyć dla naszej opcji w menu głównym w builderze. No, zaznaczymy sobie te opcje w trybie projektowania. Tu zwracamy uwagę, żeby była tutaj na pewno wybrana w drzewku projektu. I odnajdujemy opcję checked i ustawiamy na true, bo założymy sobie, że domyślnie zawijanie wierszy będzie włączone. F9. O, widzimy, mamy tutaj także takie zaznaczenie, że teraz ta opcja jest aktywna. No dobrze, tylko że jak wpiszę tutaj sporo znaków, to okazuje się, że w polu memo zawijanie wierszy nie jest wcale włączone, a w dodatku to pole nie wstawia mi tutaj w ogóle przewijania, czyli tak zwanego scroll bara. Zapaski przewijania odpowiada właściwość pola memo o nazwie, jakżeby inaczej, scrollbars. SS none oznacza żaden suwak nie jest aktywny. No, ja bym chciał mieć przy włączonym zawijaniu wierszy jedynie pionowego scrollbara, czyli ustawię sobie, no pionowe to vertical, poziomy horizontal, no bo horyzont to linia pozioma, prawda? Both oznacza oba suwaki naraz. No to ustawmy sobie SS vertical. Widzimy, jest pasek przewijania. Wyszarzony, no bo póki co tekst się mieści, bo tutaj nie ma tekstu, ale sprawdźmy, czy zadziała, jeśli tekst się już przestanie mieścić. F9. Wpiszmy sobie tutaj mnóstwo tekstu. Widzimy, działa jak należy. Oczywiście nie zadziała, jeśli wiele znaków będzie w jednej linii, bo wciąż nie mamy włączonego zawijania wierszy. Widzimy? Naprawmy to. Poszukajmy we właściwościach pola MEMO zawijania wierszy. Będzie to ostatnia właściwość tego pola memo. O nazwie wordwrap. Widzimy przy okazji, jak język angielski bywa przydatny w informatyce. Ustawimy sobie rzecz jasna wordwrap na true. Zobaczmy to w akcji. Wpiszmy dużo tekstu, ale już bez użycia entera, czyli w jednej linii. No, jak widać zawijanie wierszy działa. Automatycznie przechodzimy na nowej linii. No, tylko że ktoś może to zawijanie wyłączać i włączać w tej opcji menu. Dodatkowo, kiedy zawijanie będzie wyłączone, to powinniśmy włączyć także poziomego scrollbara, żeby można było to przesunąć. Ok, pora zrobić to porządnie. Zróbmy on klika opcji edycja, zawijanie wierszy. No to po kolei. Podobnie jak w poprzednim odcinku, gdzie napis Hello World pojawiał się i znikał, taka rola magika, tak samo i dziś trzeba najpierw sprawdzić, czy zawijanie wierszy jest włączone, czy nie. Czyli jeżeli zdarzy się tak że zawijanie wierszy 1 checked jest równe true, czyli zawijanie jest włączone, to wtedy onclick powinien to zawijanie wyłączyć. Wyłączamy, powinniśmy zatem odznaczyć opcję w menu, czyli zawijanie wierszy 1 checked od teraz będzie równe false, a potem rzeczywiście je wyłączyć w tym polu memo, czyli treść wordwrap równa się false, czyli nie będzie już zawijania wierszy. I skoro już nie ma zawijania, to trzeba także dodać poziomy suwak na ekran. Czyli tak naprawdę oba suwaki mają być teraz widoczne. Zapiszemy zatem Treść, Scrollbars równa się as as both, czyli oba suwaki. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o tą opcję. To teraz else, czyli zawijanie było wyłączone, a my je teraz włączamy else i będzie po kolei zawijanie wierszy 1, checked równa się true. Treść WordWrap równa się true. No i zostawiamy tylko pionowy pasek przewijania, bo poziomy przy włączonym WordWrapie nie jest już potrzebny, prawda? Czyli treść scrollbars równa się ss vertical, czyli tylko ten pionowy, wertykalny. Uff, trochę było z tym roboty, ale teraz powinno to zadziałać perfekto. Potestujmy sobie. Najpierw wkleimy tutaj jakiś dłuższy tekst. Skąd tutaj wziąć długi tekst? Wejdźmy sobie na stronę hackertyper.net i po prostu zacznijmy uderzać w klawisze. Ha, a tak poważnie, to zajrzyjmy do źródła strony. Tutaj widzimy, gdzie tak naprawdę jest ukryty ten pojawiający się tekst. Skopiujemy sobie ten adres. O, i wklejmy w pasek adresu w przeglądarce. I stąd skopiuję sobie przykładowy kod. Ctrl A, Ctrl C. I wracając do naszej apki. Dajmy Ctrl V. Zawijanie wierszy jest włączone i jak widać działa. Mamy oznaczenie w menu i tylko jednego scrollbara. A teraz wyłączymy zawijanie. Widzimy, oznaczenie w menu zniknęło, pojawił się dodatkowy pasek poziomy, który no teraz jest już potrzebny. I znowu włączmy wrapper. Ponownie nasz notatnik zachował się zgodnie z oczekiwaniami. Super. No to co? Wracamy do projektowania. Teraz wybierzmy format czcionka. No, pamiętamy, że na zakładce Dialogs mieliśmy standardowe okno wyboru czcionki o nazwie Font Dialog. Wstawmy sobie ikonkę Font Dialoga na naszą formę. Kliknijmy dwa razy, żeby podejrzeć, jak takie okno wyboru czcionki wygląda. No, znamy je chociażby z samego buildera, prawda? Zrobimy ustawianie czterech rzeczy: kroju, rozmiaru, stylu i koloru czcionki. Co prawda, notatnik nie obsługuje zasadniczo pogrubienia czcionki czy kolorów, ale podam te instrukcje, żebyście wiedzieli, jak je zrobić. No to po kolei. Do klika wrzucamy standardowego przy dialogach IFa, czyli będzie to IF, tym razem Font Dialog 1, no i znana nam metoda Execute, czyli gdy ktoś kliknie OK w tym wyborze czcionki, no to ustawimy po kolei dla pola memo. Najpierw krój czcionki, treść font, czyli czcionka tego pola memo, i tam będzie Name, czyli nazwa czcionki, równa się. No, i pobierzemy tę nazwę z font dialog 1, font name. Potem zmienimy kolor czcionki, czyli treść font color równa się font dialog 1 font color. Potem zmienimy rozmiar czcionki, czyli treść font size. No Analogicznie równa się font-dialog-1, font-size oraz styl, czyli pochylenie czy pogrubienie czcionki, treść, font-style równa się analogicznie font-dialog-1, font-style. Potestujmy sobie czy zmiana czcionki zadziała. Wpiszemy sobie co nieco do programu, w porządku i teraz format czcionka. No i możemy tutaj w tym oknie zmieniać krój, rozmiar, pochylenie, no i kolor. Niech będzie coś takiego. O, w ten sposób. Zatwierdzamy zmiany i widzimy, zaszły wszystkie wprowadzone zmiany. Oczywiście po ponownym uruchomieniu programu czcionka znowu się zresetuje. No, żeby trwale wprowadzić zmiany, to trzeba by sobie gdzieś na dysku zapisać plik np. INI z naszymi ustawieniami. Ale tego już dzisiaj nie pokażę, no bo nie wszystko naraz. Natomiast na pewno trzeba nam jeszcze dokończyć ostatnią opcję w menu. Zacznijmy od zrobienia okna z informacjami o autorze programu. Dzięki temu nauczymy się jak użyć drugiej formy, czyli drugiego okna w naszej aplikacji, a nie tylko form1. Zatem wstawmy sobie nowe okno. Klikamy po prostu File, New Form. I to będzie to nasze okno z informacjami. Zamienię caption tego okna na na przykład O programie. Wstawię sobie też tutaj przycisk i będzie na nim napis OK. Oczywiście, można tu umieścić dowolną treść. Ja wstawię tutaj jedynie obrazek, bo jeszcze nie pokazałem, jak taki obrazek wstawić. Przechodzimy sobie na zakładkę Additional, czyli dodatkowe komponenty. I tutaj mamy obrazek na tej ikonce, która mnie osobiście kojarzy się z wakacjami. Potrzebuję jeszcze tylko obrazka. Powiedzmy, że ja wstawię tutaj po prostu kod QR prowadzący do mojej strony www. Wpiszmy sobie w Google: generuj kod QR. Przejdźmy sobie na przykład na tę stronkę. Rozmiar damy 10, jakość, a co tam najlepszą. A tu przejdziemy do zakładki adres URL. No i wpiszę sobie tutaj na przykład adres mojej strony www. Generuj kod. I zapiszemy sobie to jako JPEGA na pulpicie. I teraz jak to wrzucić do naszego programu w Bilderze? Mając zaznaczony ten obrazek odnajdujemy właściwość Picture i klikamy te trzy kropki, po czym wskazujemy plik leżący na pulpicie. I dajemy OK. No, trzeba jeszcze sprawić, żeby rozmiar tego imidża dostosował się do rozmiarów z pliku. Właściwość Auto Size tego tutaj imidża ustawiamy na True. Ktoś może tu przytomnie chcieć zapytać, ale co z tym obrazkiem, przecież inny użytkownik nie będzie go miał na swoim pulpicie. Może wypadałoby ten obrazek dorzucić do folderu z projektem albo zapisać w jakimś podfolderze. No właśnie wczytując obraz tą metodą nie musimy się tym martwić, bo ten plik jpeg zostanie doklejony po prostu jako zera i jedynki do naszego pliku exe, czyli zostanie przeniesiony również na inny komputer w ten sposób. Czyli nawet mogę sobie stąd wykasować ten plik i nie będzie problemu po tym jak go wczytałem. Oczywiście niedługo poznamy także inne metody umieszczania na formie obrazów. No, takie okienko bym chciał. Naciśnijmy F9. Ale co się okazuje, okno Form 2 nie jest w ogóle widoczne na ekranie, mimo że dodaliśmy drugie okno. No, kiedy wrócimy do trybu projektowania, to zauważymy, że builder domyślił się nawet tego, żeby visible tego drugiego okna ustawić na false, bo pewnie będziemy chcieli je pokazać później. No to okodujmy sobie On onClicka, opcji pomoc, Informacje o programie. Wpiszmy form2 visible równa się true. Pamiętamy tę właściwość visible z poprzedniego odcinka z instalacją buildera, tylko że po naciśnięciu f9 okazuje się, że nasz unit 1, czyli kod pierwszej formy, nie wie w ogóle, co to jest form2. No to dlatego, że musimy dodać na liście include unit, który odpowiada za tą drugą formę, czyli musimy tutaj wpisać include unit 2.h, no bo tam jest kod źródłowy tej formy drugiej. Jeszcze przy okazji, w trybie projektowania pomiędzy wszystkimi formami możemy się przełączać, naciskając Shift plus F12. Widzimy, mogę tutaj przywołać dowolne okno będące częścią programu. No nic, dodaliśmy drugi unit, więc teraz powinno to już zadziałać. Sprawdźmy. Działa, no tylko, że mamy jeszcze dwa małe problemy. Po pierwsze, to okno może utracić aktywność, czyli mogę się pomiędzy tymi dwoma oknami swobodnie przełączać, a w notatniku Windowsowym jest inaczej. Zobaczcie, że kiedy wybiorę okno z informacjami o odpadzie, to nie mogę wrócić do głównego programu, dopóki tego okienka, które wyskoczyło, nie zamknę. A u nas tak nie ma. A fajnie, gdyby tak było. Takie pokazanie okna, gdzie trzeba go zamknąć, aby wrócić do tego pierwotnego, normalnego użytkowania aplikacji, nazywa się pokazaniem modalnym tego okna. Zatem linijkę zmieniającą Visible okna zamienimy na tak zwane pokazanie modalne. Wystarczy nam w tym celu zapisać Form2. I zamiast Visible True damy metodę Show Modal, czyli właśnie pokaż modalnie. Uruchomimy sobie program. No, teraz działa jak chcieliśmy. Trzeba jeszcze tylko zrobić zamykanie tego nowego okna na OK no i uniemożliwić maksymalizację okna, bo ktoś może zrobić tak. No to po kolei, wracając do projektowania. Klikam dwa razy na OK, żeby przejść do OnClicka I tu wpiszemy Form 2, Close. No, Application Terminate nie wpiszemy, bo to by zakończyło cały nasz program, prawda? A nam chodzi tylko o zamknięcie tego drugiego okienka z informacjami o programie. No to jeszcze spróbujmy wyszarzyć ikonkę maksymalizacji. Klikamy na Form 2, tak żeby była wybrana w inspektorze obiektów. I rozwijamy menu Border Icons. Czyli te jakby ikonki na obramowaniu, czyli na borderze. Maximize ustawimy sobie na false, czyli ta ikonka nie powinna być już aktywna. Sprawdźmy teraz. No, nie można już kliknąć, widzimy? Jest tylko jeszcze jeden mały problem, bo ktoś może zrobić tak, czyli zmienić rozmiar okna, ale temu też możemy zaradzić. Przy okazji, przekonajmy się, czy przycisk OK zamyka to okienko. No, Rachel, nie ma tu co pójść nie tak. OK, no, tylko jak tu uniemożliwić komuś resize okna? Tu na formie drugiej jest właściwość Border Style i wybrano Border Style sizable, co oznacza mogący zmienić rozmiar. Po mojemu wystarczy ustawić tutaj Tool Window, czyli takie okno narzędziowe. Takie samotne, pojedyncze okno nie powinno dać się już resizeować. Oczywiście, jak to mówią You Know Nothing John Snow, ale jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. No, widzimy, nie ma nawet kursora resize'u, także jest dokładnie tak jak chcieliśmy. No to ostatnia opcja w menu, już na deser. Jak sprawić, żeby nasz program mógł uruchomić przeglądarkę z wpisanym adresem internetowym i jaka przeglądarka zostanie uruchomiona? No odpowiedź brzmi, uruchomiona zostanie przeglądarka domyślna, czyli taka jaką teoretycznie lubi użytkownik. Taką lubi, no to taką mu uruchomimy. Co prawda często ludzie mają nadal ustawionego domyślnie Internet Explorera, a używają na co dzień innej, no ale ta to już nic nie poradzimy. W tym on kliku wpiszemy sobie specjalną linijkę Shell execute, czyli uruchomienie z Shell'a, czyli powłoki. Pierwszy parametr tej metody to 0, akcja to będzie open, potem adres, u mnie będzie to adres mojego bloga http mirosławzelent.pl, potem najlepiej dwa 0 i tryb pokazania normalnego bez żadnych udziwnień, czyli SW podkreślinik show normal. I średnik. OK, powinno zadziałać. Przetestujmy. Tada, mamy otwartą, żądaną stronę www. I to w zasadzie tyle mały, działający notatnik. To taki pierwszy, wcale nie taki mały jak na start program. To może i jest dość dużo naraz, ale chciałem Państwu zostawić sporo materiału do analizy, żeby wynagrodzić nieco długi czas oczekiwania na nowy odcinek. Na koniec chciałbym jednak pokazać jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż, builder zawsze tworzy nam plik exe, który możemy od razu dać komuś do używania, ale niestety ten plik exe nie uruchomi się na komputerze, na którym nie ma biblioteki vcl. Dlaczego tak jest? No, dlatego, że builder chce nam przyspieszyć uruchamianie programu po naciśnięciu f9 i nie dodaje do niego zawsze do tego exe wszystkich potrzebnych bibliotek. Dlatego, kiedy już decydujemy się wypuścić program w świat do użytkowników, to trzeba zrobić tak. Wchodzimy w Project Options. Potem w zakładkę linker i tutaj odznaczamy opcję use dynamic RTL. RTL to oczywiście niekoniecznie niemiecka stacja TV, ale akronim od runtime libraries. Nie chcemy tych bibliotek używać, tylko chcemy, żeby linker dodał potrzebne funkcje do pliku exe, żeby je tam dokleił. I jeszcze w zakładce packages odznaczamy tutaj build with runtime packages. Nie chcemy budować programu z ich użyciem, tylko linker ma dołożyć co trzeba do naszego pliku exe. I to wystarczy, żeby program skompilowany tą metodą działał na każdym Windowsie. Z ciekawości sprawdźmy sobie jaki rozmiar ma plik .exe, który został zbudowany jeszcze bez dołożenia do niego bibliotek. O, widzimy? Teraz dajemy sobie F9 już z nowymi opcjami. OK. I dodatkowo dajemy dla pewności project, build project 1. Sprawdźmy teraz rozmiar utworzonego pliku .exe. Jak widać, różnica w rozmiarze jest widoczna. Mamy zatem pewność, że potrzebne funkcje zostały dodane, doklejone do pliku wynikowego. I to już powoli wszystko w tym odcinku. Sporo tu nowej wiedzy. W dodatku zmieniliśmy nieco sposób nauki. Od definicji i teoretycznych rozważań przeszliśmy do ostrej praktyki, do czystej deweloperki. Możesz odnieść wrażenie, że mało tu definicji czy szczegółowych wyjaśnień, ale to właśnie dlatego, że uczymy się poprzez praktykę w kompilatorze. To nie znaczy, że uczysz się powierzchownie czy mniej intensywnie, to po prostu druga strona medalu, inny rodzaj aktywności umysłowej. Jeżeli materiału i tych nowości jest za dużo naraz, to rób sobie przerwy, możesz też obejrzeć ten film więcej niż jeden raz. Inna rzecz, że widzicie już na pewno jak wielki jest potencjał bildera, jak sprawnie można tu stworzyć własny autorski program. Te projekty tworzone podczas kursu będą zresztą coraz większe, więc niewykluczone, że wprowadzę podział odcinków na części, tak żeby te filmy nie trwały po 60 minut. No nic, nie chcę już zabierać Państwa cennego czasu, dziękuję za dotrwanie do końca i do usłyszenia w kolejnej produkcji na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie.